I need feeling like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i ja dzisiaj przyszedłem do was zwykłym vlogiem i zobaczymy, jak ten vlog w ogóle wyjdzie, ponieważ zaczęłam go nagrywać dzisiaj, czyli w czwartek. No i jest już późno, zresztą jak widać. No a chcę, żeby ten odcinek wleciał w sobotę, więc myślę, że wyjdzie mi to na pewno wyśmienicie. Ale tak, chciałam tego vloga zacząć już nagrywać gdzieś tak we wtorek i coś tam nagrałam, ale tyle, że to się nie nadaje na dodanie, bo w większości uczyłam się na sprawdzian z matematyki, który miałam dzisiaj, i powiem wam, że był jakiś taki mega dziwny i mam takie mieszane odczucia co do niego. Zobaczymy, jak mi poszło, bo no naprawdę nie wiem, co o tym sądzić. Ale tak, no i co mogę wam ciekawszego jeszcze takiego powiedzieć? Nie mam już świątecznych rzeczy w pokoju, ale to myślę, że wam pokażę jutro, jak będzie jasno i tak dokładnie wam pokażę. No i mam fotel w pokoju, ale nie wiem, czy go nie wymienić na lustro, ponieważ tak jakoś średnio mi pasuje tu. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Ale tak, więc to jest taka jedna niepewność w moim pokoju. No i zaraz będę szła robić notatkę z biologii, ponieważ nie zrobiłam, a potrzebuję na jutro, więc tak. Przedstawię wam proces pisania notatek z biologii, a więc mamy podręcznik, jak żeby inaczej, zeszyt, długopis, jakieś tam kolorki. Ja mam jeszcze notatki od Naukowe Bzdury, właśnie w większości od niego przepisuję notatki z biologii, ponieważ są fajnie napisane. Czasami coś tam dodaję z tego podręcznika, ale to rzadko, w tych notatkach jest naprawdę wszystko, dużo jakichś takich dodatkowych informacji, więc mogę wam polecić. Tutaj jest syf, bo nie wiem, mamy wydrukowane te notatki, mamy takie coś ich do cięcia, no i tu wklejanki, ponieważ ja jestem super w wyrysowaniu, więc stwierdziłam, że wkleję to, no i sobie wydrukowałam i po prostu wkleję, zostawiłam właśnie miejsce tutaj, będzie wklejane i tak, kocham biologię. Hejka, dzisiaj jest piątek i ja już jakiś czas temu wróciłam ze szkoły. Tak w ogóle to jest piątek 13, więc super dzień, ale jako tako jakoś pecha nie miałam. Nie wiem. Tak, byłam w trakcie pisania notatki z geografii i stwierdziłam, że coś nagram. Jestem teraz w mundurze wojskowym. Dzisiaj mieliśmy zajęcia, te programy i tak dalej, bo ogólnie zawsze w piątki, co tydzień mamy te zajęcia z programu tam, wojskowe, policyjne i w ogóle. Ja jestem na wojskowym, no i przyszliśmy w tych mundurach wojskowych, ci, co są na wojskowych. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, mam nadzieję, że rozumiecie. No i tak, miałam wam pokazać, jak teraz wygląda pokój. Zmieniłam tam na lustro, więc myślę, że mogę wam już pokazać. A więc tutaj mamy moją część z kryształami i powiem wam, że trochę ta kolekcja się zmniejszyła, w sensie, no ta wystawkowa. Nie wszystkie kryształy tutaj rozstawiłam, jak możecie zresztą zauważyć, jest ich mniej, ale tak, no i jeszcze powiem wam, że te kryształy są z Arcento, ponieważ bardzo często pytacie. Tutaj właściwie jest wszystko tak samo jak przed tą zmianą, a przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ nie chciałam jakoś na razie za bardzo zmieniać, no i tak to się właśnie prezentuje. Na górze mam zdjęcia, w sensie no ramki ze zdjęciami i mam zamiar za niedługo wywołać sobie jakieś zdjęcia, takie nowsze. Te są już bardzo stare i też mocno średnie, bo na przykład tam nic nie widać, tylko kawałek mojej głowy i kawałek głowy Wiktora, więc pozdrawiam Wiktora, no i Amelę, ponieważ tam jest na drugim zdjęciu, więc będę za niedługo wywoływać, tak, i w ogóle chyba zrobię sobie taki kącik ze zdjęciami ze znajomymi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy lustro, które właśnie zmieniłam dzisiaj, ponieważ miałam fotel, no ale stwierdziłam, że tak średnio pasuje do mojego pokoju, więc mamy lustro. No i w zasadzie może i lepiej, bo będę mogła wam pokazywać outfity, też na relacje coś więcej dodawać, więc spoko opcja. No i taka jedna nowsza rzecz w moim pokoju, czyli to lusterko. Kupiłam je niedawno, jest bardzo fajne. Ono się tutaj świeci, tak. Jest jak coś z Biedronki, bo nie powiedziałam. Tutaj możecie sobie zawiesić jakąś biżuterię lub gumki, tak jak tutaj powiesiłam sobie scrunchie. No i w środku też mamy taki pojemniczek, tylko nie otworzę wam go teraz, ponieważ nie umiem jedną ręką, ale już wam zresztą pokazuję. Tak się to prezentuje, mamy taką wolną przestrzeń i możemy ją naprawdę bardzo ciekawie tutaj urządzić. Ja akurat sobie dałam waciki, czy tam płatki kosmetyczne, no i patyczki.
Mam tutaj kolejną książkę po angielsku, ponieważ staram się wyciągnąć oceny z angielskiego na 6, bo powiem wam, że naprawdę ten angielski jest dla mnie jakiś taki strasznie prosty, mimo że jestem na rozszerzeniu. Wiele razy się mnie pytaliście, jak jest na rozszerzeniu z angielskiego, a ja wam powiem, że w ogóle tego rozszerzenia nie czuję. Nie, może po prostu dla mnie ten angielski jest taki prosty czy coś takiego, albo te zajęcia dodatkowe bardzo dużo mi dały, no i to też może być tym spowodowane, ale mamy tutaj właśnie książkę po angielsku. Dostałam od pana, wcześniej miałam mitologię, która była mocno średnia i streszczałam tam jeden albo dwa rozdziały. Tutaj mam streścić całą książkę, jeśli mi się będzie podobała, bo jeśli nie, to tam gdzieś do połowy. Ale tak, patrzyłam mniej więcej na treść i na w ogóle te zdania, słówka i w ogóle. I wydaje mi się, że powinnam sobie z tym poradzić. Powinnam, ale jak będzie, to nie wiem, dam wam znać. Korzystając z tego, że mam już lustro, pokażę wam spodnie, które sobie ostatnio kupiłam. Są one z Tail Whale i tak się prezentują. No dobra, z tymi kapciami to nie za specjalnie, ale z tymi skarpetkami to jeszcze lepiej. Ale tak właśnie one wyglądają. Jedyny minus to to, że nie mają kieszeni tam z tyłu, więc nie będę miała gdzie dać telefonu. No ale tak, były one za długie, w pasie były dobre, ale za długie, klasyk, więc ciocia mnie skupiła dzisiaj. No i tak się prezentują i się cieszę, bo w końcu kupiłam takie zwykłe, szerokie spodnie w takim normalnym kolorze, w sensie nie że czarny czy coś takiego, jakiś wymyślny kolor, tylko takie, więc jest bardzo fajnie, cieszę się. Też ostatnio kupiłam taki oto sweterek w Bershce na promocji, naprawdę mega fajny. Moja mama go znalazła, bo ona w ogóle lubi jakieś sweterki i tak dalej. No i wypatrzyła, no i stwierdziłam, że jest spoko, więc mamy. I nawet fajnie się prezentuje z tymi spodniami. W ogóle do wielu rzeczy pasuje, bo mam też cargo i też bardzo fajnie z nimi wygląda. Uczę się teraz Bogu Rodzicy, ponieważ będziemy ją recytować we wtorek, w następnym tygodniu, o ile mi się plan lekcji nie zmieni. Ale tak, nie jest to jakoś takie strasznie długie, więc mam nadzieję, że jakoś szybko mi to zleci, aczkolwiek te niektóre słowa, no może być ciekawie, ale powiem wam, że zdziwiłam się, że jest przekład na tak zwaną współczesną polszczyznę, bo na przykład u mnie w podstawówce, ale ogólnie podręcznikach podstawówkowych czegoś takiego nie było, a byłoby to naprawdę takie, no, bardzo fajne, ponieważ nie zawsze te wszystkie teksty idzie zrozumieć, są pisane czymś takim, więc no, ale bardzo fajne. No, idzie lepiej zrozumieć tekst, a więc ja idę się tego uczyć. I jeszcze tak wspomnę, ponieważ mogliście sobie tak powiedzieć, że głupia się uczy w piątek, po co i w ogóle, ale też na początku stwierdziłam, że to jest bez sensu, ale po dłuższym rozmyślaniu nad tym faktem stwierdziłam, że to jest spoko pomysł, ponieważ dzisiaj to ogarnę, jutro powtórzę, w niedzielę będę miała to już opanowane na maksa, no i będę umiała to śpiewająco, bez żadnych takich zawahań. Tak miałam właśnie z mapą z geografii Azja, no i to była moja najlepsza decyzja życiowa, więc robię coś takiego. I mam nadzieję, że jakoś mi to pójdzie. Aktualnie sobie słucham to na YouTubie, jak ktoś recytuje, bo nie wiem, jakoś tak mi się lepiej uczy wiersze i tak dalej. I no, jakoś to musi być. Hejka, dzisiaj jest sobota, no i witajcie w kolejnym dniu. Ja dzisiaj wstałam coś koło godziny 7, to nie był dobry wybór, ale miałam paznokcie na 8, więc no, tak. I w końcu mam nowe paznokcie. Już nie mogłam z tamtymi wytrzymać, ponieważ były takie długie, że no po prostu były niewygodnie. Niewygodnie się z nimi funkcjonowało. No i mam nowe paznokcie. Tak, ekscytuję się strasznie, bo poszłam trochę w taki ciemniejszy kolor, a nie taki jasny po prostu. No i tak, mamy czarny kolor. Ja już kiedyś miałam czarne paznokcie, tylko miałam całe, a tu mam tylko 3 paznokcie. Zresztą zaraz wam pokażę. No i tak się one prezentują. 3 paznokcie są w kolorze czarnym, a te 2 są z czarnymi paseczkami. Jak coś, to inspiracji szukałam oczywiście na Pinterestie. Outfit dnia, czyli czarna bluza z napisem Hell's Armor. No i takie oto czarne spodnie z tymi białymi nićmi z Bershki, tak, z Bershki, więc tak, ale zaraz chyba pójdę w dresy. Tutaj mamy kota, który strasznie głośno mruczy i się myje. On w ogóle to cały czas albo je, albo się myje, albo śpi. Normalnie. Ale jak głośno mruczy. Mruczysław. No hejka, ciekawe, czy to słychać na kamerze. Ale no jakiś słodziak, mały tłuszczoszek mój.
Muszę dzisiaj mniej więcej powtórzyć to u Bogu rodzice, nauczyć się na kartkówkę z fizyki, a raczej powtórzyć, ponieważ ją przełożyliśmy. No i na tamten termin umiałam, więc tylko wystarczy powtórzyć. Muszę się jeszcze nauczyć na biologię na pewno i na polski, więc życzcie mi powodzenia. Zaczęłam montować ten odcinek i powiem wam, że nie wyszedł jakoś powalająco i w ogóle, ale myślę, że to przez to, że zaczęłam znowu późno nagrywać go, zamiast tak gdzieś w poniedziałek, wtorek, to znowu czwartek, co też mało czwartek nagrałam, bardziej w piątek, więc muszę w końcu zacząć nagrywać wcześniej. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? Możecie napisać w komentarzach, jakie odcinki chcielibyście zobaczyć, oprócz właśnie tych vlogów i rutyn. Hejka, Kiciuś. Cały czas piszecie o te rutyny, a ja za bardzo nie mam czasu na rutyny, ponieważ jest to dość czasochłonny odcinek. I no, ostatnio dodałam tu jedną rutynę. Nie jestem jakoś tak w 100% z niej zadowolona, no ale prosiliście, więc nagrałam. Ale myślałam też, czy czasem nie nagrać jakiejś organizacji toaletki, bo chyba dawno nie była. Więc mogłabym coś takiego nagrać, możecie napisać, czy chcecie. No i sami też możecie zaproponować, co chcielibyście zobaczyć. Jestem otwarta na wszystkie propozycje, więc piszcie tam w komentarzach. No i to będzie też na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał mimo wszystko. Zostawcie łapeczkę w górę, no i... Jak coś, to on też się z wami żegna, bo mi tutaj wbił. Więc pa!